Witam serdecznie z zimnego Krakowa. No cóż, zaczyna się powoli chyba jesień. No nic, robimy kolejną lekcję. Ktoś, słuchajcie, zapytał w komentarzu, jak zapytać ile. Ale kontekst jest dość specyficzny. Mianowicie ktoś chce na przykład coś przesunąć. A czy mógłbyś przesunąć tę doniczkę, a ktoś inny się pyta ile. No i ta osoba właśnie zapytała, jak to przetłumaczyć, czy powiedzieć how much. Uwaga, generalnie możecie powiedzieć how much, jednak bardziej naturalnym wyborem jest how far. Tak pytają. How far? Jak daleko? I u nas to trochę dziwnie brzmi, no bo daleko to są jakieś tam, nie wiem, metry, kilometry i tak dalej. Uwaga, w języku angielskim jak daleko, czyli how far, to mogą być nawet milimetry, nawet jakieś setne milimetra, gdyby było coś precyzyjnego, muszę coś przesunąć, nie wiem, może jakieś cięcie chirurgiczne. Też można zapytać how far, jak daleko. Czyli słuchajcie, przykładowo mamy tu doniczkę, no i na przykład mamy taki krótki dialog. Ktoś mnie prosi, can you move that flower pot a little please? Tak? Czy mógłbyś przesunąć troszeczkę? Proszę, no i ja właśnie się pytam, ile? No to właśnie zapytam się how far. Ewentualnie how much. No chyba, żebym się zapytał gdzie, no to wtedy where to. No ale ja się pytam dokładnie ile, czyli how far. No i na przykład ktoś mi mówi a little closer to the window, tak? Troszeczkę bliżej do okna. Albo na przykład a couple of inches, czy tam centimeters, towards the window. Towards the window, w kierunku okna. No i może jeszcze jeden króciutki dialog, czyli właśnie ktoś mnie prosił, żebym przesunął tę doniczkę i przykładowo ja pytam pełnym zdaniem, ile mam to przesunąć, ile mam ją przesunąć. No to znowu how far, ewentualnie how much. I tutaj ładnie można by zapytać, do you want me? Chcesz, abym ja. How far do you want me to move this flower pot? Tak? Czyli jak daleko chcesz, żebym ją przesunął. No i na przykład, just a few centimeters towards the window, tak? Kilka centymetrów w kierunku okna. Dzięki, trzymajcie się.